Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia Paweł Kapusta. Gad. Spowiedź klawisza. Czyta Janusz Habior. Dla taty. Słownik. Gad. Klawisz. Funkcjonariusz służby więziennej. Złodziej. W gwarze strażników więziennych. Każda osoba osadzona w zakładzie karnym bądź areszcie śledczym, niezależnie od tego, z jakiego paragrafu została skazana, bądź jest oskarżona. Apelówka. Liczbowy wykaz osadzonych w danej celi. Atanda. Grupa szturmowa służby więziennej doraźnie formowana przez dowódcę zmiany z funkcjonariuszy będących na służbie. Używana do likwidacji zagrożenia na terenie zakładu poprzez stosowanie środków przymusu bezpośredniego. Celówka. Karta identyfikacyjna osadzonego. Czapka. Dowództwo. CZSW. Centralny Zarząd Służby Więziennej. Ćwiara. Kara 25 lat pozbawienia wolności. Dziesiona. Rozbój. Nazwa pochodzi od artykułu 210 Kodeksu Karnego z 1969 roku Dźwięki. Cela zabezpieczająca. MK M. Więzień młodociany. NK N 1. Więzień niebezpieczny. 2. Oddział bądź cela dla więźniów niebezpiecznych. SK. S. 1. Więzień osadzony na oddziale terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. 2. Oddział terapeutyczny dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Fikoł. Taboret. Gaciarz. Osoba pozbawiona wolności za przestępstwa seksualne. Gwałciciel Gejsza. Kajdany skuwające jednocześnie ręce i nogi. Określenie pochodzi od drobienia kroków przez skutą osobę. GISW. Grupa interwencyjna służby więziennej. To więzienni komandosi, wykwalifikowana formacja taktyczna, interweniująca w sytuacjach zakłócenia porządku, buntu, zamachów na życie bądź zdrowie funkcjonariuszy, wykonująca także zadania konwojowe. Iskierka. Raport tworzony przez CZSW na podstawie raportów z wydarzeń nadzwyczajnych zgłoszonych przez zakłady karne i areszty śledcze z całej Polski, wysyłany cyklicznie do wszystkich jednostek penitencjarnych w kraju. Iść w transport, zostać przewiezionym do innego więzienia. Kabaryna, suka, samochód konwojowy. Kajfus, kalifaktor, więzień funkcyjny wydający posiłki osadzonym. Karmnik, otwór w drzwiach pozwalający na podanie więźniom posiłku bez konieczności otwierania celi. Kipisz, kontrola przeszukanie. Kipiszować, przeszukiwać. Klapa. Przycisk wewnątrz celi przy drzwiach, wzywający oddziałowego: Kogut Buda, wieża wartownicza, Kukiel, wizjer Judasz, Kwit, wniosek o ukaranie, Mokry Pokój, pomieszczenie do odbywania widzeń intymnych, ochronka. Cela przeznaczona dla osadzonych wymagających wzmożonej ochrony ze względu na rodzaj popełnionego przestępstwa. OISW, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej. P1 skazany po raz pierwszy odbywający karę w zakładzie typu zamkniętego. P2 półotwartego. P3 otwartego w gwarze. PETKA Peronka, więzienny korytarz. Piguła, pielęgniarka. R1, recydywista, penitencjarny odbywający karę w zakładzie typu zamkniętego. R2, półotwartego. R3, otwartego w gwarze RK. Sieczkarnia, cela straceń. Sieczkarnik pomieszczenie, w którym skazany oczekuje na pójście w transport. Skarbowe ubranie ubranie osadzonego, będące własnością zakładu karnego bądź aresztu śledczego. Szamak więzień należący do subkultury więziennej, grypsujący. Tygrys. Krata na oknie celi określenie wynika z faktu, że krata rzuca w celi cień podobny do pasków tygrysa. Ulung. Więzień nienależący do subkultury więziennej, nie grypsujący. Określenie pochodzi od nazwy najtańszej herbaty. Wybijać się. Prosić oddziałowego o rozmowę. Wypiska. Zakup towarów w więziennej kantynie. Zamek. Zakład karny typu zamkniętego. 43. Kryptonim funkcjonariusza służby więziennej, przypisany do stanowiska, używany w łączności radiowej na terenie zakładu karnego bądź aresztu śledczego, na przykład 43, 55, 68. Prolog. Klawisz chwyta kukiel i ciągnie wajchę. Uchyla malutkie okienko w głównej więziennej bramie. Zerka. Już po szóstej. Świta. Późny październik. Z nieba sączy się kapuśniak. Okolica tonie w ciężkiej mgle i dymie z kominów. Gdzieś w oddali tli się już miejskie życie słychać przejeżdżające auta, autobusy obsługujące przystanek za rogiem ale tutaj jeszcze pusto i spokojnie strażnik przymyka kukiel i wciska guzik ruszają wrota ślamazarnie ociężale wywołując przy tym lawinę deszczowych kropel z kolczastego drutu cierniowej korony wysokiego na pięć metrów muru Przyglądasz się temu dokładnie. Brama powoli się rozsuwa. W twarz strzelają ci światła gotowego do wyjazdu auta. Mrużysz oczy. W końcu zdajesz sobie sprawę, że to kształty doskonale ci przecież znane samochód Kombi, duet smutnych panów na przednich siedzeniach, krzyż na masce. Karawan powoli opuszcza zakład. Brodzi w kałuży i skręca w lewo. Ujeżdża kilkadziesiąt metrów i kręci w prawo na dobre znikając z zasięgu twego wzroku. I znów metaliczny, ociężały spacer połówek więziennej furty. Dwie postaci w przeciwdeszczowych pelerynach. Jedna postać, pół postaci, huk domykanej bramy. Kanonada Kropel kolejny dramat w cichych aktach, który zdarzył się w równoległej rzeczywistości, a o którym świat i tak pewnie nigdy nie usłyszy. Człowiek malarz warto wnia, dowódca, słucham. Andrzej dopija trzecią kawę i dopala paczkę czerwonych palmarii. Bez zegarka można stwierdzić, że jest trochę po czternastej. Dowódca zmiany wypełnia papiery, raz po raz brzęczy centrala. Gdy dzwoni telefon, nie podnosi nawet wzroku znad książki z porządkiem dnia. Automatycznie chwyta słuchawkę i przystawia ją do ucha. Panie dowódco, Magda psycholog się kłania. Słyszy głos niedawno zatrudnionej w zakładzie, napakowanej wiedzą i chęcią zmieniania świata kobiety. Młoda recytuje: Dzwonię z oddziału dla więźniów niebezpiecznych. Przed momentem zapadła decyzja na szczeblu dyrektora, kierownika oddziału, psychologa oraz psychoterapeuty, że dla polepszenia samopoczucia rozwoju i procesu resocjalizacji osadzony z celi numer 3 Kowalczyk Michał dostanie papier i farby będzie malował. O, żeż, kurwa ja pierdolę. To pierwsza myśl, jaką podsunął Andrzejowi rozum. Więzień niebezpieczny. Enke dostał za agresję wobec oddziałowego, gość śmiertelnie skłócony z normalnością, a oni mu farby dają. Halo, panie dowódco, jest tam pan? Panie Magdo, nie mam nic przeciwko resocjalizacji, ale to jest chory pomysł, to się źle skończy. Skąd? To decyzja po rozmowach, on jest świadomy. No, to co ja mogę. Okej, okay, przyjąłem, rzuca tylko zrezygnowany. Wierzę, jego zdanie nie ma znaczenia. Farby i papier trafiają pod cele o czternastej trzydzieści. Andrzej doskonale zapamięta tę godzinę wpisaną w raport. Komisja trochę po trzeciej wsiądzie w auta i zakład zostawi za plecami mniej więcej w ich dolnych rejonach. A skłopotem zostanie dowódca. O 15.30 kolejny telefon z oddziału. Andrzej nie musiałby nawet odbierać. Z doświadczenia wie, kto dzwoni w jakim celu. Panie dowódco, jest problem. Kowalczyk, szajba mu odbiła. Co dokładnie? Z opanowaniem. No, lata po celi, wszystko już rozpierdolił, a teraz wziął farby, umalował trzy ściany, drzwi, kamerę i właśnie zaczyna malować okna. Krzyczy, że nas wszystkich zajebie. Nie reaguje na nasze wezwania. Dobra, wiesz co robić. Przygotuj wszystko i czekaj na nas. To nie jest tak, że środki przymusu bezpośredniego można stosować zawsze i wszędzie. By środka użyć, Złodziej musi spełniać warunki. Musi się targać na życie, zagrażać życiu innej osoby, albo zachowywać agresywnie albo niszczyć mienie, być rażąco nieposłuszny. Klawisz musi pokonać jego bierny lub czynny opór, wyegzekwować wymagane prawem zachowanie zgodnie z wydanym poleceniem. Nie jest też jak w amerykańskim filmie. Specjalna ekipa nie siedzi w kanciapie i nie czeka na hasło: Let's go! Wzywam posiłki! Nie leci później helikopterem, żeby zrobić porządek ze złodziejem. Jasne. Czasem zdarza się, że na zakładzie dyżuruje grupa interwencyjna służby więziennej, delegowana tylko do takich zadań. Ale to rzadkość. Ekipa szturmowa w slangu więziennym Atanda. To przeważnie zbieranina. Dowódca wyznacza ludzi, których ma po prostu pod ręką. Pewnych rzeczy przez radiotelefon nigdy się nie mówi. Słyszą wszyscy, więźniowie też. Jak rzucisz weter 68697055 do mnie, złodzieje od razu skleją, że szykuje się akcja. Załatwia się to inaczej. 55, przezwoń do mnie. Andrzej rozkazuje przez radiotelefon. Funkcjonariusz po kilku chwilach oddzwania na biurko. Trzeba na NC spakować gościa. Znajdź na zakładzie grubego rysia i golonkę, a później wszyscy do mnie. Dyryguje dowódca. Po dziesięciu minutach zbroi ekipę. Kaski, tarcze, nakolanniki, naramienniki, kamizelki. Bierzesz zawsze tylu chłopa, żeby zapewnić siły i środki do likwidacji zagrożenia. Jak fika baba wysyłasz jednego. Wystarczy, by wyciągnąć się za kudły z celi Jak jest chudy złodziej, to wystarczy wziąć dwóch Gruby – czterech A jak trzeba interweniować w czteroosobowej celi To i piętnastu czasem uruchamiasz Być może trzeba będzie go spakować na dźwięki Oddziałowy wszystko wie, czeka Tłumaczy dowódca w trakcie szykowania ekipy Sam się nie zbroi, nie może bezpośrednio brać udziału w pacyfikacji bo jeśli zabiją dowódcę, to kto będzie rządził w kryminale? Tu jest jak na wojnie. Idą. Andrzej i czterech funkcjonariuszy, plus piąty z rezerwy do trzymania kamery i nagrywania filmu z akcji, jako dowód w późniejszym postępowaniu. Krata, oddział. Najpierw rzut oka w telewizorek. Rzeczywiście, kowalczyk skacze, rzuca pędzlami, wydziera się, maluje okno podchodzą pod cele. Dobra, dawaj, Wajda, zaczynamy. Kręć, mówi Andrzej do chłopaka z kamerą i otwiera drzwi. Może to zrobić bez strachu, bo w celi dla niebezpiecznych za drzwiami jest jeszcze dodatkowa zabezpieczająca krata. Staje w taki sposób, by nie oberwać frunącym pędzlem i tak, żeby złodziej wszystkich widział. Jeśli Andrzej przyszedłby sam, nie zrobiłby wrażenia. Ale jeśli pojawia się z kilkoma bykami ubranymi jak kosmici, z pałami tarczami w białych kaskach, to Anusz więzień się zeszcza ze strachu. Anusz nie trzeba będzie nic robić. Czeka chwilę w ciszy. Skazany patrzy, bada sytuację, jak zaskoczone zwierzę. Dowódca mówi. Panie osadzony kowalczyk, wzywam pana do zachowania zgodnego z prawem. W przeciwnym razie zostaną wobec pana użyte środki przymusu bezpośredniego w postaci umieszczenia w celi zabezpieczającej, założenia jednoczęściowego pasa obezwładniającego i kasku ochronnego na głowę. Decyzja. Decyzja. I opcje są tylko dwie. Pierwsza: skazany się podporządkowuje, mówi coś w stylu Dobra, panie dowódco, będę już spokojny, niech ktoś rano przyjdzie, trochę to wszystko powycieram, dogadam się z dyrektorem, żeby mnie bardzo nie karał, idźcie już sobie. I idziesz. Rzucisz tylko na odchodne, że jak znów zacznie szaleć, to już nie będziesz o nic pytał, tylko po prostu wyciągniesz go jak karalucha. Ale to opcja idealna. Tutaj takie scenariusze nie mają miejsca. Andrzej środki przymusu stosował kilkadziesiąt razy, ale takiej wersji sobie nie przypomina. Wypierdalaj, chuju! Będę robił, co mi się podoba! Słyszysz, psie? Wypierdalaj stąd! Przez kratę frunie jeszcze pędzel. Odbija się od tarczy jednego z chłopaków, a złodziej zabiera się za dewastację Fikoła na stałe przymocowanego do podłogi. Panowie gotowi? Gotowi. Okej, okay, plan. Cela, pas, kask. W celi jest sporo miejsca. Nie wyciągajcie go od razu na korytarz. Załatwcie to w środku. Najpierw do ściany z nim, później na glebę. Dowódca staje z boku. I to koniec jego roli. Mówi tylko jedziemy. No to jedziemy. Puszcza krata, nie ma zmiłuj. Ciechocinek. Łamża perła? Pyta Grzesiek. W służbie prawie dwadzieścia lat. Przedreptana cała zawodowa ścieżka w zakładzie, o którym w więziennym środowisku mówi się najbardziej różnorodny kryminał w Polsce. Tysiąc skazanych niemal wszystkie kategorie osadzonych. Erki, petki, enki, Mki. Mężczyźni i kobiety. Psychopatyczni mordercy, seryjni gwałciciele, pedofile, cyngle mafii, przestępczość zorganizowana, złodzieje słoików, pijani rowerzyści, alimenciarze. Cała paleta bohaterów czarnych snów i okolic. Grzesiek zaczynał dwie dekady temu jako chłopak siedzący z karabinem na wieży wartowniczej. Skończył jako dowódca zmiany pod nieobecność dyrektora najważniejszy funkcjonariusz na terenie. Łamża, rzuca Andrzej. On zaczynał trochę wcześniej, zaszedł jeszcze wyżej. Był i dowódcą, i kierownikiem ochrony. Zarządzał wszystkimi zmianami. Grubo ponad dwustoma ludźmi pracującymi na pierwszej linii frontu w bezpośrednim kontakcie z osadzonym. Bójki, ucieczki, zgwałcenia, wypadki nadzwyczajne, tworzenie planów, na głowie wszystkie sprawy ochronne, szalona odpowiedzialność i presja uprawiająca orkę na psychice. Ja też łąża, mówię. Trzy kufle piwo po ściance. Mieli dwa kluczowe momenty w swoich zawodowych karierach. Pierwszy, gdy przyszli robić do zakładu. Drugi, gdy zapadła decyzja o rozbudowie ich kryminału. Wtedy żaden z klawiszy nie zdawał sobie sprawy, co to w rzeczywistości oznacza. Wcześniej pracowali wprawdzie za murami, ale dziś żaden z nich nie ma wątpliwości, że w starych czasach nawet nie stali przy prawdziwych klawiszach. Nosili mundury, byli w służbie, ale nie mieli pojęcia, co to więzienie z prawdziwego zdarzenia. W porównaniu do tego, co zostało u nas otwarte w 2008 roku, byliśmy cieciami w ciechocinku. Uważa Grzesiek. W każdym poważnym zakładzie zasady bezpieczeństwa są sztywno trzymane za mordę. Milion obostrzeń, wszystkie w miarę możliwości respektowane. Przykład. Skazany nie ma prawa wyjść poza oddział i poruszać się bez asysty funkcjonariusza. Obojętnie, facet pracujący na kuchni czy baba robiąca na pralni, wszystkich obowiązują takie same restrykcyjne zasady. A na starym zakładzie? Ruch jak w Rzymie. Dowódca stoi, pali fajka. Pyta tylko. A pani co gdzie idzie? Na warsztaty. A pani? A ja to na oddział na chwilę skoczę i zaraz wracam do pralni. Dobra, idźcie. Momentalnie ktoś to uciął. W realiach nowego zakładu musiał złapać zapysk. Ci, którzy na funkcjonowaniu w starych śmieciach zjedli zęby, poodchodzili, nie wytrzymali ciśnienia. Wielu starych klawiszy przyzwyczajonych do atmosfery kameralnego kryminału po prostu doznało szoku. Wcześniej było tu kilka bab wsadzonych za morderstwo. Poza tym większość drobnych złodziejaszków i wiejskich gamonii z wyrokami za kradzież złomu albo spranie kobity. I nagle ktoś kazał nam trzymać w celach koszmary, tłumaczy Grzesiek. Gdy zaczęto zaludniać nowy pawilon, rozpoczęła się jazda bez trzymanki. Codziennie dowiadywaliśmy się nieoficjalnymi kanałami, kto będzie do nas wysyłany w transport. Siedziało się wieczorami albo nocami na telefonach i gadało ze znajomymi z innych wielkich zakładów. Serwus co tam? Jak sytuacja? No powiem ci Grzesiu, że jutro wysyłamy do was sześciu najgorszych kurwy synów, jacy u nas siedzą, padała przeważnie odpowiedź. Do zakładów z tej części Polski przyszło z góry zarządzenie. Że mają wybrać odpowiednią liczbę zawodników spełniających kryteria i puścić ich do nas. Pół kraju, od Szczecina po Katowice. Słało więc nam wszystko, co mieli najgorsze. Każdy wybierał takich, którzy sprawiali najwięcej kłopotów. Bo po co im problem? Szumowiny szumowin, sama śmietanka. Zwieziono do nas takich bandziorów, że w pierwszym tygodniu się po prostu posraliśmy. Zapanował chaos. Nie wiedzieliśmy, jak z nimi postępować. Na przykład przyjechało kilku z grupy szymka. Na wolności walili tiry. Opasłe tomy akt na ich temat. Jak zobaczyłem kwoty, jakimi obracali i przeczytałem o popełnionych przez nich zbrodniach, to mi się po prostu kolana ugięły. Po trzech tomach miałem dość. A było jeszcze kilkanaście dla nich zlikwidować gościa, który mógł się rozpruć, to było jak sprunięcie. Gdy czekałem na ciebie w aucie, wysłałeś mi SMS-a: "Już idę". Oni wysyłali do siebie inne wiadomości. Rozpierdol go. To była norma. Nigdy wcześniej z takim materiałem nie pracowaliśmy. A w kilka tygodni mieliśmy na zakładzie setki podobnych przypadków. Wszyscy błyskawicznie musieliśmy się uczyć ich obsługi. Andrzej doskonale pamięta pierwsze zasiedlenie. Był wtedy kierownikiem ochrony. Przez bramę zakładu wjeżdża więzienna suka autobus z wronek, dodatkowo dwa busy z obstawą, kilkunastu uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy. Kominiarki, broń krótka, broń maszynowa, kamizelki kuloodporne, transport dostarczony, brama zamknięta, broń zdana do magazynu, bo na terenie nikt nie ma prawa mieć przy sobie nawet skitranego pistoletu, można wypakowywać. Z autobusu jeden po drugim wyskakuje 30 postaci. Każda w skarbowym uniformie, wkuta w gejsze i z historią godną dokumentalnych filmów. Andrzej osobiście wybrał do obrobienia tego transportu samych doświadczonych klawiszy. Strach pomyśleć, co by się działo, gdyby puścił do nich dzieciaki, które chwilę wcześniej zatrudnił praktycznie z ulicy, by w ogóle miał kto pracować na nowym pawilonie. Zdarzyło się, że jednego dnia zaakceptował 60 takich świeżaków. Dowódca zmiany zarządza. Osadzeni w szereg. Funkcjonariusz dostrzega, że na palcu jednego ze złodziei świeci się złota obrączka. Panie osadzony ze względów bezpieczeństwa proszę o zdjęcie obrączki. Nie ściągnę. I szok. Wcześniej to było przecież nie do pomyślenia, żeby złodziej odmówił ściągnięcia biżuterii. Dlaczego pan nie ściągnie? We wronkach nosiłem, to tu też będę nosił. Możecie mnie w dupę pocałować. Pierwszy człowiek przyjęty w nowym zakładzie i już podniesione ciśnienie. Funkcjonariusz zgłasza problem dowódcy. Dowódca idzie do kierownika ochrony. Panie kierowniku, co robimy? Gówno mnie to obchodzi. Ma tę obrączkę zdjąć. Może się to wydawać błahostką, ale co zrobić w takiej sytuacji? Opcje są dwie. Pierwsza. Siłowa. Kasujesz gościa na celę zabezpieczającą. Tyle tylko, że masz takie cztery na cały zakład. Czterech pierwszych tam zamkniesz, a co zrobisz zresztą? Druga opcja to rozwiązanie praktyczne. Panie, wiem, że tam może pozwalali wam nosić obrączki. Zróbmy tak. Zdejmie ją pan. Osobiście zainteresuję się tematem, a jutro napiszę pan prośbę do dyrektora o możliwość noszenia i będzie pan ją miał. No, bo nosił ją pan we wronkach, tak? No tak. To tu też pan będzie nosił, jak dyrektor wyrazi zgodę. I ściągnął, oddał. Kolejny raz zobaczy ją, gdy będzie wychodził, czyli pewnie za jakieś dwadzieścia lat. Bo człowieku, jakie złoto, jaka zgoda. Po prostu we wronkach nie chciał spokojnie pójść w transport, więc mu powiedzieli, chcesz obrączkę? To masz w nowym zakładzie będziesz mógł nosić. Tam pozwalają. I jechał. Żaden szamak nie chciał zresztą do nas jechać z jednego podstawowego powodu. Bo w Polsce mieliśmy opinię zakładu dla frajerów. Gdy wcześniej przyjeżdżał do nas chłop, z transportu prowadzili go na oddział. Tam z nim rozmawiałem. Ty co, grypsujący? No. Oczywiście, super. U nas grypsuje się w niedzielę od ósmej do dziewiątej w kaplicy nam mszy z babciami. I to jak ci ksiądz pozwoli. A teraz wyjazd do celi. I taka szła fama. Nasz zakład od zawsze w środowisku recydywistów uznawany był za babski kryminał. A facet szamak, to wiadomo, musi być zamek. R1, wojna dzień i noc z kawiszami. Dla nich wyjazd do nas to była potwarz. Bronili się przed tym rękami i nogami. Inne zakłady miały z tym ogromne problemy, czasem trzeba było pacyfikować buntujących się złodziei. Zmieniło się to dopiero, gdy dotarły pierwsze transporty. Gdy zobaczyli, że to już nie frajernia, że przerastamy Wronki, Sztum, Rawicz i Wołów razem wzięty. Tak czy siak dla Grześka i Andrzeja to była całkowicie nowa materia. Grypsujący, choć to i tak grupa na wymarciu, bo teraz w zakładzie liczą się pieniądze zamiast twardych reguł, był dla nich jak ufoludek. Słyszeli o nim, widzieli na filmach, ale w rzeczywistości kompletnie nie znali zasad. Grzegorz podczas szkoleń i konwojów poznał wielu ludzi, którzy siedzieli w tym przez całe życie. Gdy opowiadali, chłonął tę wiedzę, a później wdrażał na nowym zakładzie. Dzięki temu wiedziałem, na przykład, że jak na kajfusa, czyli tego pchającego wózek pod cele i lejącego zupniaka, dasz gościa skazanego na przykład za gwałt, to momentalnie masz pożar w więzieniu. Za godzinę grypsujący dowiedzą się, że karmił ich gaciarz i jest bunt. Niewyobrażalna sprawa, mówi i dodaje. Na samym początku mieliśmy przesrane, bo nawieźli nam materiału. A my, ochroniarze, nie mieliśmy pojęcia, kto za co siedzi. I nie wiesz, kogo pierwszego dnia wrzucić na kalifaktora. W panice pojawił się pomysł, żeby przebrać mnie w więzienne ciuchy i żebym to ja wydawał posiłki do czasu, aż nie opanujemy tego chaosu. Nie przeszło, ale było blisko. Poznawanie nowej rzeczywistości zajęło nam dobre dwa lata. I dalej. W końcu się jednak ogarnęliśmy. Złotą zasadę przedstawił mi stary Garus, który miał już swoje nafikane i zajechane łącznie ze trzydzieści lat. Powiedział mi, jeśli zachowujesz się jak człowiek, będą cię traktować jak człowieka, a jak się zachowujesz jak pajac, to wszyscy i złodzieje i krawisze będą cię traktować jak pajaca. I to w więzieniu reguła pozwalająca przetrwać wszystko. Po odejściu na emeryturę przed kilkunastoma miesiącami zrobiłem rachunek sumienia. Wyszło mi, że nigdy nikomu nie wyrządziłem jakiejkolwiek niegodziwości. Byłem jednak konsekwentny, a to nie zawsze za murami się podobało. Czasem prowadziło do zdarzeń, o których zwykłemu człowiekowi nawet się nie śniło. Panie Nowak, ja się pana boję. Wypierdalaj chuju, będę robił co mi się podoba. Słyszysz psie, wypierdalaj stąd. Krzyczy niebezpieczny więzień pod trójką. Farbkami wymalował już wszystko w celi, włącznie z własną twarzą. Wszystko poza przekazanymi mu przez psychologa kartkami. Dobra, panowie, jedziemy, zarządza Andrzej i robi dwa kroki w tył. Jeśli zastanawiasz się, czy jest możliwość, że największy, najcięższy, najgroźniejszy, znający sztuki walki bandyta będzie w stanie się długo bronić i zadawać ciosy, odpowiedź brzmi – nie ma najmniejszych szans. Gdy pod cele wpada czterech funkcjonariuszy, w pełnym ręsztunku, z ogromnymi tarczami, każdego zgniotą jak robaka. Akcja trwa może 20 sekund. Zapierdolę was, Wszystkich was zajebie. Znam cię, kurwo, znam twoją matkę, wyrucham ci córkę, zobaczysz się. Eee, eł, eł, kurwo. Wydziera się agresywny artysta, którego grupa interwencyjna przyciska właśnie do ściany, a potem za pomocą chwytów obezwładniających i transportowych doprowadza do celi zabezpieczającej. W niej pójściuteńko poza metalowym kiblem, stoliczkiem i taboretem. W przedsionku nic. Przebiera się tam jeszcze delikwenta w skarbowe ciuchy, zakłada pas obezwładniający, kask ochronny i tak zamyka. Wszystkie dźwięki mają w podłodze cztery zabezpieczone otwory. Gdy zdarza się użycie trzyczęściowego pasa, trzeba wstawić specjalne łóżko. Kładziesz rozszalałego złodzieja, pasami przypinasz mu ręce, nogi i głowę. Stosuje się to bardzo rzadko. Andrzej przez tyle lat tylko raz zdecydował się na taki środek, gdy okazało się, że pas i kask to za mało. Przeważnie jednak kończy się na pasie i kasku. Dzięki niemu osadzony może walić głową w ściany do woli i tak sobie nic nie zrobi. Dowódca musi w odpowiednich odstępach czasu sprawdzać samopoczucie i zachowanie skazanego. Gdy nie było jeszcze kamer, rzucało się, ty, chuju, będziesz spokojny? Bo jak nie, to tu będziesz siedział, aż zdechniesz. Odkąd pojawiły się kamery, mówi się odrobinę inaczej. Panie osadzony, czy zaprzestanie pan działań niezgodnych z prawem, które zobligowały mnie do zastosowania środków przymusu bezpośredniego? W takiej celi. Ma przebywać do czasu ustania przyczyn zastosowania, jednak nie dłużej niż 48 godzin. Ale jeśli gościa wsadzasz tam wieczorem, to przecież nie będziesz go wyciągał po kilku czy kilkunastu minutach, tym bardziej w nocy. Niech gnije. Wystarczy, że napiszesz. Nie zachodzą przesłanki do zaprzestania. Spanie? Materac, koc, poduszka. Rzucasz mu to na podłogę. Opisuje Andrzej. Gdy człowiek bez pojęcia o zakładzie słyszy więzień niebezpieczny, od razu myśli psychopata, seryjny morderca, płatny zabójca. A równie dobrze może to być chłopak, który wracał z wiejskiej dyskoteki i pod wpływem alkoholu rozjechał kogoś na pasach. Na ten status można sobie bowiem zasłużyć ciężarem przestępstwa. Na przykład brutalne zabójstwo czy planowanie zamachu terrorystycznego, ale także zachowaniem w zakładzie. Choćby próbą dokonania ucieczki, albo nakłanianiem do tego innych, albo zaatakowaniem klawisza. U nas w zakładzie zasada była prosta: kto się rzucił na funkcjonariusza, z miejsca był kuty w gejsze i nadawano mu enkę. Mówi Andrzej. To jednak uciążliwe, bo gdy masz na stanie niebezpiecznego, musisz stosować specjalne procedury. Gdy ma wyjść z celi na przykład do lekarza albo na spacerniak, wstrzymujesz ruch w całym kryminale. On się przemieszcza, a wszyscy inni są zamknięci. Enka nigdy nie widzi nikogo poza strażnikiem. Dopiero gdy przeszedł radio, komunikat, OK po wszystkim. I ruch na zakładzie wraca do normy. Między innymi dlatego właśnie budowane są zamki. Niebezpieczni w ogóle stamtąd nie wychodzą. Na miejscu mają lekarza, spacer, widzenia, telewizor, wszystko. Co trzy miesiące zbiera się komisja penitencjarna, debatuje i albo zmienia status, albo nie. Jeśli tak otwierasz osadzonego, pobiera zwykłe ciuchy, przebiera się i wypad na normalną celę. O Andrzeju mówili czasem, że był nerwus, jak mało który klawisz, że gdy tylko złodziej mu podskoczył, a tam w kilka sekund pakowała gościa, jak paczkę na święta. On jednak uważa, że to nieprawda, bo gdy dochodziło do sytuacji ekstremalnych, zawsze próbował ze skazanym rozmawiać i rozwiązywać problemy na drodze pokojowej. Dzień, jakich za murami miał setki. Telefon na wartownię. Informacja z oddziału. Panie dowódco, problem jest. Nowak nawrzucał pielęgniarce, próbowaliśmy go ogarnąć, ale nakręcił przeciwko nam całe piętro. Ciepło nam się tu robi. Nowak. Trząsł stutysięcznym miastem. Wsadzili go za dychę, czyli za rozboje. Latał po mieście z nożami, siekierami i terroryzował okolice. Za kapior niebywały grypsera pierwszej wody. Normalny człowiek, gdyby tylko na niego popatrzył, ze strachu straciłby przytomność. Andrzej idzie na oddział. Podchodzi pod izolatkę, w której Nowak odbywa karę. Słychać krzyki w innych celach. Otwiera drzwi. Za nimi jest jeszcze krata, jak u niebezpiecznych. Odwraca się do całego zastępu ludzi z psychologiem na czele. Idźcie stąd wszyscy, dajcie mi z nim pogadać. Poszli. Dowódca robi dwa kroki, ale staje dobry kawałek od kraty. Panie Nowak, ja tam dalej nie podejdę, bo się pana boję. Rzuca do osiłka. Ten patrzy na niego zdziwiony. No, co, trudno panu pojąć, że dowódca zmiany boi się złodzieja? A ja panu mówię prawdę, nie ufam panu, bo podejdę bliżej, a pan mi czymś przyjebiesz, dlatego stoję za kratą. Ale obiecuję panu, jeśli rzucisz pan we mnie czymkolwiek, to ja pana tutaj zniszczę. Rozumie pan? Zniszczę. Bo mój jeden okrzyk wpada dwudziestu zdrowych chamów i pan nie żyjesz. Wywloką pana stąd w pizdu i przestaniesz pan istnieć w zakładzie. Wywiozą pana do Suwałk albo do Żubrów w Puszczy i ja to panu załatwię, dobrze pan o tym wiesz. Po drugie powiedziałem, że się pana boję, ale teraz to ja pana nastraszyłem. Możemy teraz pogadać normalnie? Niech pan podejdzie do kraty. Co kurwa po chuj? Pan podejdzie, może pan tylko zyskać. Podchodzi. Panie Nowak, jest pan grypsujący? No. Uważa się pan za grypsującego, a zachowuje tak, że gdyby to wyszło, to jesteś pan chodzący trup. Nie trzeba będzie pana stąd wyciągać, wywozić. Wystarczy, że w zakład pójdzie informacja, a pana koledzy spuszczą pana w kiblu. Dlaczego się pan tak zachowuje? To grypsujący mówi tak do kobiety? Takie macie zasady? Mnie innych uczono, przecież to wstyd. Umówmy się tak, ja stąd wychodzę. Nie wymagam, żeby pan tu kogoś przepraszał. Jesteśmy w końcu w kryminale, ale obiecuję panu, że jeżeli będzie pan robił to, co robi, zrealizuje swoje obietnice. Nie musimy być przyjaciółmi i nigdy nie będziemy. Ale wie pan, że różni nas jedna jedyna rzecz: nigdy się nie wywyższam, że ja to wielki pan klawisz, a pan zwykły śmieć złodziej. Nigdy. Różnica jest inna. Ja zawsze mogę być panem. Bo nie siedziałem, a siedzieć mogę. A pan nigdy nie będzie mną, bo już pan siedział, więc klawiszem nie zostanie. Poza tym niczym się nie różnimy. A że robimy sobie podgórkę. Życie. Ja mam taką pracę, a pan takie zasady. Dopóki będą się trzymały kupy, będzie dobrze. Jeśli się za bardzo rozejdą, pan przegra. Wszyscy przegracie. Teraz wychodzę. Możemy w spokoju stąd pójść. Chyba, że woli pan, żebym otworzył te kratę. Chwila ciszy. Idźcie stąd, idźcie w chuj, wysyczał przez zęby. Można bez atandy? Można. Tylko nie zawsze się da. Kwintesencja. Wstawaj, Karol, już czas. Na oślep, mazasz łapą parapet, w końcu trafiasz w przycisk i wyłączasz budzik. Jest chwila przed piątą. Żona leży obok, ale ani drgnie. Trzynaście lat dzielenia się chłopem z kryminałem uodporniło ją na nieprzyjemne dźwięki o tak nieludzkiej porze. Zrywasz się z wyra, zerkasz przez okno, oczy sklejone snem. Śnieg, pozdrowienia od kończących szychtę ulicznych latarni. W łazience skrobanie zarostu, w kuchni skrobanie zmarzniętego masła. Chlipiesz zbożową kawę, pakujesz w plecach pudełka z wczorajszym obiadem. Zaspane siema, rzucasz kumplą w szatni za 26. Mundur, metalowe schodki, wartownia, odprawa, wszyscy w szeregu. Dowódca informuje, co działo się w nocy, kto świrował, jakie problemy, na kogo i na co zwrócić uwagę. Panie i panowie, o pierwszej trzydzieści na oddziale drugim mieliśmy karetkę. Osadzony Bielski zgłosił ból brzucha. Było podejrzenie wyrostka, ale nie zabrali go do szpitala. Dostał piguły, proszę o zwrócenie na niego uwagi, żeby nam tu nie fiknął. Mówi i ciągnie. W nocy zjechał transport, przywiezie nam Kowalskiego Krzysztofa, na pewno kojarzycie, pod wpływem narkotyków, wpadł samochodem w przystanek autobusowy, zabił dwójkę dzieci i ich matkę. Załamany, suicydalny. Proszę o częstsze prześwietlanie celi, żeby się nie wychuśtał. Przypominam też, że dziś jest dzień widzeń. Proszę o dokładne sprawdzenie osadzonych wracających z widzeniówki, szczególnie pod kątem narkotyków. Gdyby działo się coś nieprzewidzianego, proszę o informację. I jeszcze jedno, na NC jest nowy klient prosto z transportu. Wiadomo panowie, wzmożona czujność. Zapoznajcie się tam dokładnie z panem i przedstawcie zasady. Później dowódca dzieli jeszcze robotę: kto będzie odpowiadał za wychodzący transport, kto przygotuje na to złodziei. Dostajesz rozpiskę z czynnościami procesowymi, kto z twego oddziału i o której godzinie ma być doprowadzony więc kogo i o której będziesz miał wydać strażnikowi. Dobrze, że dziś dowódcy nie chciały się odpytywać z przepisów. Młodzi na odprawach są przez to zawsze zesrani po szyję. Jak samopoczucie, gotowi do służby, wszyscy zdrowi, kończy poranne zebranie. Gotowi, panie dowódco, rzuca chórem trzydziestu strażników. Dobrze, w takim razie życzę spokojnej służby, wzajemnie. O szóstej wchodzisz na oddział. Palisz lampy, dzwonisz na apel. Pojawia się dowódca, trzyma apelówkę, kartkę z dokładnym wykazem więźniów. Zabezpiecza go funkcjonariusz rezerwy. Ty, oddziałowy, otwierasz po kolei wszystkie cele. Złodzieje bez wyjątku mają stać. To świętość. Pierwsza cela, druga, piąta. Idzie sprawnie. Cela siedem. Stan osobowy sześciu, melduje starszy celi. Dowódca liczy. Jednego brakuje. A szósty? Nie wstał z koja. Pada odpowiedź. Orientujesz się, że chodzi o młodego Romka Kowalskiego. Znasz ich wszystkich jak członków własnej rodziny. Kowalski, kurwa, rusz dupę, bo wszyscy na ciebie czekają, poganiasz osadzonego. Daj żyć, kurwa. Słyszysz spod koca, ale ruchu nie widzisz. Dobra, już, nie wstawaj. Pokaż tylko pysk. Okej, okay, masz kwita. Kto łamie podstawową zasadę, automatycznie ma wniosek o ukaranie. Wyciągasz jeszcze ze skrzynki koło klapy prośby oraz listy i zatrzaskujesz drzwi.